Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest możliwe, że matka, która tak mocno kocha swoje dziecko, może wypowiedzieć tak straszne słowa, tak oskarżycielskie słowa, tak bardzo może przytłaczać to dziecko swoim zachowaniem? Albo jak to jest możliwe, że chłopak, który jest strasznie zakochany w swojej dziewczynie, jednocześnie przejawia oznaki takiego toksycznego zachowania, pokazuje tak dużo zazdrości, ma tak dużo pretensji. Tak często się obraża i tak dużo krzywdy robi tej osobie, którą tak naprawdę tak mocno kocha. Jak to się dzieje, że rozpadają się przyjaźnie, że dwie przyjaciółki, którym zależy na tym, żeby ich przyjaźń trwała bardzo długo, tak naprawdę w pewnym momencie kłócą się ze sobą i tracą kontakt na długi, długi czas, być może nawet na zawsze. Skąd się biorą takie zachowania? Czy naprawdę wszyscy jesteśmy tacy szaleni, robimy sobie ciągle na złość i wpijamy szpilę drugiej osobie, nie możemy się doczekać dotąd, żeby dokopać najlepiej po cichu komuś, kogo tak naprawdę kochamy, kogo szanujemy? Czy tam tutaj działa coś innego? No właśnie, moi drodzy, jeśli pojawiają się konflikty, to najważniejszym powodem tego, dlaczego w ogóle się kłócimy, jest to, że my nie potrafimy przeczytać, co jest w umyśle drugiego człowieka. Gdyby ta dziewczyna, która ma problem ze swoim zazdrosnym chłopakiem, potrafiła wejrzeć w jego umysł, zobaczyć, co on czuje, jakie jego potrzeby zostały niezaspokojone, to reagowałaby na niego zupełnie inaczej. Tak samo, gdyby matka, która jest trochę toksyczna dla swoich dzieci, która robi im krzywdę swoim zachowaniem, wiedziała, jaką krzywdę im robi, jak one się z tym czują, to też prawdopodobnie zupełnie inaczej zaczęłaby do tych swoich dzieci podchodzić. Tak naprawdę robimy sobie krzywdę dlatego, że nie mamy wiedzy, nie wiemy, co siedzi w głowie drugiego człowieka, jakie tam są uczucia, emocje, jakie potrzeby nie zostały zaspokojone. Głównie dlatego, że nawet tak naprawdę się nad tym za bardzo nie zastanawiamy, często w ogóle nie chcemy się nad tym zastanowić, mamy już jakieś określone nawyki, według których działamy, pojawiają się automatyczne reakcje i to jest główny powód pojawiania się konfliktów. Natomiast można temu zapobiec i właśnie w tym celu, żeby nauczyć się tych relacji, czyli jednego tak naprawdę z najważniejszych czynników czy dziedzin w życiu każdego człowieka, stworzyłem mój najnowszy kurs Doskonałe relacje w 30 dni, w którym opisuję, jakie mechanizmy zachodzą w relacjach, w jaki sposób uczyć się relacji, w jaki sposób zacząć podchodzić do innych ludzi ze spokojem, z życzliwością, nawet jeśli oni są toksyczni, nawet jeśli według Ciebie to oni powinni się zmienić, pokazuję Ci, jak Ty możesz się zmienić, żeby oni też dzięki Tobie zupełnie inaczej zaczęli Ciebie postrzegać, zupełnie inaczej zaczęli się też z Tobą komunikować. Więc dzisiaj właśnie jest premiera tego kursu. Jeśli jesteś nim zainteresowany, to czeka Cię duża zniżka, która będzie ważna tylko przez 4 dni. Dlatego zachęcam Cię, żebyś już teraz wszedł na stronę doskonałerelacje.pl, zobaczył, o czym dokładnie jest ten kurs i jeśli jesteś tylko zainteresowany, to skorzystał z niego i wtedy zobaczymy się po drugiej stronie i powiem Ci znacznie więcej na temat budowania doskonałych relacji. I po 30 dniach zobaczysz dramatyczną różnicę, nawet jeśli do tej pory Twoje relacje były na całkiem przyzwoitym poziomie. Wejdź już teraz na doskonałerelacje.pl. Natomiast już jutro powiem Ci o największym błędzie, który najczęściej niszczy relacje. To jest takie jedno zachowanie, które jest super powszechne. Na pewno też Tobie się niestety zdarza, mi też się zdarza, nawet jeśli mam wiedzę na ten temat. Natomiast dopiero w momencie, kiedy zaczniesz mieć świadomość, będziesz w stanie zacząć ograniczać to zachowanie tak, żeby już więcej tych Twoich relacji nie niszczyło. Ten film pojawi się już jutro, więc do zobaczenia.